Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem. Witam Was wszystkich, ja się nazywam Artur Nowak, a mam niewątpliwą przyjemność, myślę, że dla Was to również będzie przyjemność, gości dzisiaj profesora Stanisława Obirka, z którym cieszymy się premierom jeszcze ciepłej, nowej książki Babilon. Kryminalna historia Kościoła. To jest nowa książka, która się pojawiła już w księgarniach, w której, w odróżnieniu od Gomory, zajmujemy się bardziej trochę powszechną historią kościoła. I ona jest takim pretekstem naszego spotkania i rozmowy. Ona będzie oczywiście nagrodą dla patronów z naszymi podpisami. Stasiu, chciałbym porozmawiać z Tobą na temat kobiet. Temat kobiet w Kościele to jest temat, który ma oczywiście długą brodę, bo na ten temat się mówi zwłaszcza dużo od jakiegoś czasu w Stanach Zjednoczonych i w Niemczech, w Polsce to raczkuje, chociaż też mam dość dużo publikacji na ten temat. E, powiedz, skąd się bierze ta fiksacja Kościoła, jeśli chodzi o takie... Zniewolenie seksualne, to chyba jest dobre słowo y, kobiet. Ograniczanie tej seksualności, zabicie jej, kontrolować ciałem kobiety. O, może to jest dobre sformułowanie. No to jest pytanie rzeka. Bardzo trudno na nie odpowiedzieć krótko. Ale oczywiście trzeba próbować i hmm. myślę, że robiliśmy to w Babilonie, Ta. między innymi po to, żeby pokazać, że problemy, które są na pierwszy rzut oka niewytłumaczalne, mają właśnie ten kryminalny wymiar, jak hmm. w Irlandii, gdzie kobiety były zniewalane. Pozbawiany elementarnych praw, no upakarzane, że to nagle dziwi nas, że to jest możliwe w sercu Europy, z której jesteśmy tak dumni jako najwyżej rozwiniętej cywilizacji na zachodniej. To jest też takie zjawisko zupełnie zaskakujące, bulwersujące, że w kościele, który jest Znowu emanacją religii miłości, który tak chętnie odwołuje się do Ewangelii Jezusa, który miał wobec kobiet niezwykle wielki szacunek. To wiemy z Ewangelii, wiemy z podań przeróżnych zachowania Jezusa wobec kobiet bulwersowały właśnie tym nowoczesnym byśmy powiedzieli podejściem gdzie kobieta była dla niego partnerem gdzie on wysłuchiwał jej racji zmieniał zdanie pod wpływem argumentów jakie kobiety wysuwały i te same kobiety w kościele jako zakonnice są nie tylko zniewalane ale są wręcz gwałcone są Yy, przez biskupów, przez księży, i to jest coś, co trudno wytłumaczyć na pierwszy rzut oka. Ale yy, już niezależnie od Babilonu, ja jak słucham tego, co się dzieje dzisiaj w, w Iranie, yy, przeglądając też yy, zdjęcia, czy obserwując to, to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, Mam wrażenie, że w katolicyzmie dokładnie o to samo chodzi, to znaczy o bezwzględną kontrolę przez mężczyzn, kobiet. I te odnogi, z jakimi się stykamy uważnie czytając prasę, medialne doniesienia, układają się w pewną całość. To znaczy, w momencie, kiedy Mężczyźni, no w tym wypadku księża, biskupi, papieże mają taką możliwość, to znaczy przez proces socjalizacji, dosłownie od przedszkola wmawiają kobietom, dziewczynkom, że ich największym spełnieniem będzie podporządkowanie się mężczyźnie, podporządkowanie się społeczeństwu, wpisanie się w pewne role rozpisane właśnie przez mężczyzn, no to w momencie, kiedy społeczeństwo przyzwala, dochodzi do takich skrajnych podporządkowań, jak właśnie dzisiaj w Iraku, w Iranie, czemu kobiety się buntują, i jak w Polsce, gdzie politycy, prawodawcy. Yy, piszą prawo tak, żeby kobiety zniewolić absolutnie, przy aplauzie właśnie Kościoła, który jest zachwycony, że wreszcie ma yy, polityków, ustawodawców, którzy w pełni potwierdzają jego wizję kobiecości, właśnie takiej yy, będącej niemalże hmm. podnóżkiem mężczyzny, który najlepiej wie, jak kobietę uszczęśliwić. Yy, to się zaczęło, jak mówisz. Yy, Dawno, no prawdopodobnie gdzieś w IV-V wieku. Święty Augustyn jest tutaj podawany jako pewien paradygmatyczny wzór tego, tej męskiej dominacji nad, nad kobietą i nad kobiecą seksualnością. A potem to już poszło z góry. Cała teologia właściwie służyła temu, żeby właśnie ten obraz kobiety podporządkowanej, służącej mężczyźnie, wzmocnić. Mhm. Rzeczywiście mówi się, że Kościół jest taką instytucją zaprojektowaną przez mężczyzn dla mężczyzn, ale też jak mówisz o tym rozpisaniu tych ról, to też jest rola dla tych mężczyzn rozpisana i to jest takie konsekwentne przedstawienie tego mężczyzny jako taką jednostkę słabszą, wystawioną na pokuszenie, która musi Walczyć, a tą sprawczość przypisuje się tej złej kobiecie. Mi się przypomina ta historia, którą opisujemy w Babilonie, księdza biskupa w Afryce, który prosi przełożoną zakonną, żeby ustępniła mu siostry zakonne, dlatego że jego księża boją się, że kobiety miejscowe, które by mogli wykorzystać, z mogliby współżyć, wprost mówiąc, mogliby zachorować, mogłyby zachorować na AIDS i ta siostra w tym duchu posłuszeństwa no udostępnia te biedne siostry tak, tym księżom. Czyli mamy do czynienia z taką sytuacją, w której no właśnie ten mężczyzna jest biedny, bo on musi, jemu się po prostu należy i kobieta ma to oczekiwanie jego spełnić. Wydawałoby się to czystym absurdem, ale przecież znamy wiele takich historii. Nie, tu kluczowe jest to udostępnienie. To znaczy, co to? To, to. jest skrajne urzeczowienie kobiety. Ona nie ma podmiotowości w ogóle. To jest przedmiot, który ma spełnić huć mhm. mężczyzn, którzy teoretycznie, i to jest ciekawy ten przykład afrykański, bo właśnie mhm. jeden zresztą z idoli naszych księży i biskupów w Polsce, to jest taki kardynał Sara, który a. był zaprzyjaźniony bardzo z kardynałem Ratzingerem, a potem... Papieżem Benedyktem XVI, bo właśnie według niego, czyli właśnie kraju, gdzie do takich ekscesów dochodziło, te wartości prawdziwie ewangeliczne są jeszcze pra praktykowane. To znaczy, że kobiety są całkowicie... U podmiot, u, u odwrotnie mhm. pozbawione podmiotowości mhm. i dla mnie to jest niesłychane że w Polsce czy w Europie są jeszcze ludzie kobiety i mężczyźni którzy uważają, że tak jest dobrze że tak powinno być mhm. i Emancypacja kobiet, która się zaczęła w XIX wieku, ruch emancypacyjny, który naprawdę zrewolucjonizował świat, w którym my żyjemy. Wokół nas, kobiety, polityczki, naukowczynie, dziennikarki, no, sprawiają, że ten świat jest bardziej kolorowy, jest wrażliwy na, na ludzką biedę, nieszczęście. No, nie mówię, że mężczyźni tego nie robią, ale mhm. jednak kobiety wyraźnie tutaj w tym aspekcie, takiej wrażliwości społecznej dominują. Jest sporo do nadrobienia. A na kościół tego. ciągle jest właśnie w tym tkwi w tym mhm. paradygmacie patriarchalnym. I czuję się w tym znakomicie. Uważam, że wręcz, że to też tutaj sporo o tym piszemy, że ten hmm. m, m, y, proces emancypacyjny jest y, stygmatyzowany, jako zepsucie, jako nihilizm. I to jest, znajduje i to w kontekście wojny na Ukrainie brzmi bardzo groźnie. To bardzo współbrzmi z retoryką czy patriarchy Cyryla i jego przyjaciela Putina. Właśnie to jest, jak mówili, piszemy o tym, Ukraina z jednej strony, Iran z drugiej, to są przejawy tego Przelania się czary, to znaczy, że nie można tak dłużej e, eks, prowadzić takiej polityki, czy, czy w ogóle myśleć w taki sposób, że kobiety nie są partnerkami, hmm. że nie są. E, częścią no, tego, co tworzy ten świat. Mm -hmm. Dlatego jestem no, przerażony, że to ciągle no, no, tak ale mocno się strony Też y, dla mnie to, co było szokiem przy okazji pracy nad książką, to była właśnie kwestia Irlandii, to, że jak to się działo, że to społeczeństwo udało się Kościołowi tak zaczadzić, czy też socjalizować, bo przecież y, te pralnie magdalenek, o których piszemy, czyli miejsca, do których wcielano Kobiety, które były podejrzewane o nierząd, a często po prostu, które ładnie wyglądały, które miały coś do powiedzenia, które według, nie wiem, o, jakichś obserwatorów zewnętrznych w moich miejscowościach były trochę takimi kokietkami, no wydawano w ręce tych sióstr i tak naprawdę pozbawiono ich godności. One nie miały powrotu do swoich rodzin i miały, jak święta Magdalena, no modlić się i pokutować i, i, i czekać na nawrócenie, czyli to nie było tylko tak, że był jakiś zły kościół, tak? Tylko e, też bierze za to odpowiedzialność irlandzkie społeczeństwo. Zresztą e, jeden z naszych rozmówców, z którymi rozmawialiśmy na, na potrzeby tej książki, mówił, że to nie tylko hierarchia kościelna ponosi odpowiedzialność za to, co się stało w Irlandii, ale też właśnie to społeczeństwo, które się dało temu ogłupić. Może to było wygodne po prostu dla tego społeczeństwa. Znaczy to jest oczywiście bardzo istotne również w kontekście Polski, że katolicyzm tak mocno wszedł. No pod kołdry niemalże, do, do sypialni, do mieszkań Irlandczyków. Stało się to z wielu powodów, ale chyba najważniejszy jest ten, to splecenie tożsamości irlandzkiej z katolicyzmem. Właśnie. Wydawało się Irlandczykom do niedawna. Do lat osiemdziesiątych mniej więcej, że bycie dobrym Irlandczykiem to nienawidzić Wielkiej Brytanii, właśnie hmm. tego wielkiego Zniewalającego sąsiada. I to prawda, bo rzeczywiście tak. od Cromwella, no, no w każdym razie, cała, cała historia z, Irlandii. Tak, się tam bili z tymi tak. Angolami. Angola, no tak jak u nas z ruskimi, ta, tak, ta, czy z ta. Niemcami. To mhm. jest właśnie to, że ten wielki. No i to jest prawda, pozbawili ich właściwie celtyckiego języka. W mhm. Irlandii się mówi po angielsku przecież. Mhm. Dopiero dzisiaj następuje jakiś tam renesans bardzo powolny tego irlandzkiego języka. W w każdym razie chcę powiedzieć, że to splecenie tożsamości narodowej z katolicyzmem sprawiło, że ksiądz no, urastał z definicji na największego eksperta, guru, mistrza życia codziennego. No i zresztą zgodnie z pismem z listem do Hebrajczyków. Kim jest kapłan? No, jest z ludu wzięty i do ludu posłany, mhm. więc y, każdy z księży irlandzkich, którzy byli zresztą słynni również w Stanach Zjednoczonych przez swoją gorliwość, Irlandia przez stulecia była no, kopalnią powołań misyjnych. Tak. Posiadanie księdza w rodzinie to było źródłem dumy. No, jezuici irlandzcy to byli najbardziej znani właśnie z takiej bezkompromisowości. I to jest ten, ta jasna strona irlandzkiego kościoła, mówiąc w kategoriach właśnie katolicyzmu, który jest dynamiczny, misyjny i twórczo obecny w, na całym świecie. Natomiast ciemna strona jest taka, że ten sam katolicyzm, ci sami księża, ci sami zakonnicy, ci sami biskupi yy, doprowadzili do skrajnego podporządkowania sobie tego społeczeństwa i ta to uwewnętrznienie tej katolickiej mentalności sprawiło, że właśnie ktokolwiek wychylał się z to były właśnie te kobiety niezależne, mm -hmm. piękne, które po prostu chciały żyć na własny rachunek, a często były po prostu gwałcone również przez y, członków rodziny czy przez księży. No, trafiały do tych y, poprawczaków, mówiąc tak po, y, w nomenklaturze znanej z Polski, ale tak naprawdę to były rzeczywiście domy zniewalające te kobiety, y, całkowicie podporządkowane zakonnicom. To oglądaliśmy na potrzeby tej książki przecież Filmy o tym. Tak, tak. E, to są straszne rzeczy, ale to wszystko było w tym właśnie sosie narodowo-katolickim, który sprawiał, że e, one były pozbawiane w majestacie prawa, w majestacie religii wszelkich praw, dlatego że ośmieliły się domagać czegoś więcej mhm. po prostu żyć na własny rachunek. I takie kobiety były właśnie e, absolutnie upakarzane. Kazano im obcinać włosy, no, no, ktokolwiek, jaka, jakikolwiek przejaw kobiecości był tłumiony. No i to widać, że dopiero właśnie, kiedy taka nasza znajoma prezydentka Mary McLeese i, i, i jej poprzedniczka też Mary Robinson, gdy one osiągnęły najwyższe stanowiska w państwie, to właśnie jako kobiety. Uświadomiły najpierw sobie, ale potem całej Irlandii, że tak nie może być. Mhm. Że my sami amputujemy część własnej, własnego człowieczeństwa. I to wszystko się dzieje w ramach katolicyzmu, który nie tylko właśnie upokarzał, podporządkowywał, zniewalał te kobiety nieszczęśliwe, mhm. ale jednocześnie tolerował pedofilię w kościele, to też tak. o tym wiemy. Tam mamy całe cztery bodajże raporty, raporty Rajana, które tak. o, to, to, o tym wszystkim mówią. I to wszystko się działo też w bardzo ścisłej współpracy z Watykanem. Watykan przemykał oczy na nadużycia Kleru, ale jednocześnie znaną nam y, y, amunicję przeciwko y, rozpasaniu, permisywizmowi i tak, dalej, tak y, wykorzystywał. I, I to jest y, dla mnie taki hmm. przykład y, jakby w pigułce pokazujący to, czym katolicyzm Bywa. Bo to nie jest, że, że, że tak jest do końca. Przecież my nie jesteśmy jakimiś e, rozwścieczonymi antyklerykałami, którzy chcą zniszczyć Kościół. Tylko pokazujemy, że jeżeli się stworzy warunki, Poprzez polityczne regulacje, poprzez yy, no przyzwolenie po prostu, że, że Kler tak może, tak. może nam pisać scenariusz od przedszkola do, do trumny, dosłownie, tak. no to kończymy tak jak właśnie Irlandia w latach 60., -tych, 50., -tych, hmm. gdzie. Nieprawdopodobnie opresyjne prawo, zakaz rozwodów, o aborcji już nie wspominając. Ale jesteśmy rozmawiamy w kontekście kobiet i jest pewien typ kobiety, tak, e, który kościołowi bardzo odpowiada e, i uosobieniem e, tych cnót jest opisywana przez nas w Babilonie święta Teresa. Nieprawdopodobna awantura w związku z naszym artykułem na temat świętej Teresy w wrześniowym Newsweeku. Tam zdaje się Piotr Sem, Semka naskoczył na Tomka Sokielskiego, że, że jest gorszy niż Lis. Jakaś posłanka lewicy też no, zmotywowana tym artykułem dość mocno zareagowała. Ale rzeczywiście wygląda na to, że. Ona rzeczywiście została no nieprawdopodobnie napompowana jako taki symbol wręcz świata tej kultury popowej w Stanach Zjednoczonych i, i, i na Zachodzie, ale absolutnie nie można powiedzieć, że była, za, z, z, była postacią, która walczyła z biedą. Ona tą biedę utrwalała. Po co są potrzebne Kościołowi takie postacie? Dlaczego Kościół takie osoby afirmuje? Przypomnijmy, z jednej strony bardzo konserwatywna, bardzo antyaborcyjna. No, oczywiście kwestia użycia prezerwatyw też dla niej zupełnie niedopuszczalna. A przecież. To, tak jak mówił Hitchens, których my tu powołujemy w książce, powodowało, że dochodziło do reprodukcji tej biedy, dlatego że no, narodziło się coraz więcej dzieci w coraz to bardziej trudnych e, warunkach. Po co Kościołowi są takie postacie potrzebne? Znaczy pytanie, czy Kościołowi, czy właśnie pewnej części społeczeństwa, która się dobrze z tym czuje, bo mm -hmm. wspomniałeś o sprzeciwie Piotra Senki. Ja myślę, że, mm -hmm. że tych sprzeciwów będzie coraz więcej, mm -hmm. bo w tej chwili jest właśnie jakaś rocznica kanonizacji, mm -hmm. czy beatyfikacji. Tak, tak. Ja widzę, że to mm -hmm. jest bardzo. Nagłaśniany ten mit y, Matki Teresy jako pewnej świętości, y, poświęcenia, no, dania wszystkiego ubogim i tak dalej. I my dotykamy y, tak naprawdę nie tylko Matki Teresy, ale również jej y, y, sposobu funkcjonowania w Kościele. To jest bardzo niewygodny temat dla publicystów typu Właśnie Senka, czy George Weigel, który jest jednym z takich właśnie neokonserwatywnych katolików, którzy pokazują przez swoje publikacje, zresztą mieliśmy z nim tak, e, zabawną historię. E, no Taką historię, ja bym powiedział, znaczącą. To znaczy, w to jest człowiek, który dla wielu Otwartych polskich katolików, jest takim symbolem katolika zdolnego twórczo, dialogicznie uczestniczyć we współczesnej kulturze. Ja tego może powiem naszym widzom pokrótce, żeby tej historii tutaj nie obudowywać jakąś, jakimiś wieloma zdaniami, że Gazeta Wyborcza swego czasu poprosiła nas, żebyśmy przeprowadzili z nim wywiad bo wydawała nową książkę, jaki powinien być nowy papież, zdaje się. To była książka. Weigl to jest najbardziej znany chyba biograf Jana Pawła II, myślę, że sporo zarobił na jego biografiach. No i niestety dostał od nas pytania i wycofał się z rozmowy. Ale powstał na ten temat artykuł, to było dość zabawne. Ale mówimy o Teresie. Nie, to, to ma bardzo hmm. ścisły związek właśnie tak. z Teresą. To znaczy, że, że istnieje pewien rodzaj takiego. Ja to nazywam pseudointelektualizmem katolickim. Mm -hmm. To znaczy, że Ty wyznaczasz albo, że to jest taka otwartość z ograniczoną odpowiedzialnością. Mm -hmm. To znaczy, że te granice odpowiedzialności wyznacza. Proboszcz, biskup albo papież. W momencie, kiedy zaczynamy dotykać właśnie te autorytety lokalne czy globalne, no to wtedy z, jesteśmy tymi złymi, którzy niszczą y, y, kulturę, którzy niszczą. To spoiwo społeczne. Mhm. I Matka Teresa właśnie funkcjonuje jako to spoiwo społeczne, która wydobywa z ludzi to, co najlepsze, to, to poświęcenie. Mhm. I, I myślę, że ten rodzaj mitu, jakim jest Matka Teresa, bo ja. Do jej, do jej osoby nie mam jakichś mhm. zastrzeżeń. Po prostu była to kobieta, która z Albanii wyjechała na misję w szczytnym celu, zaczęła opiekować się ubogimi wspaniale. Ale w momencie, kiedy yy, uruchomiła pewnie nie do końca świadoma tego, co uruchomiła Cały biznes, taki sakrobiznes wokół siebie, kiedy rzeczywiście te datki, jakie zaczęły spływać, to piszemy o tym, to tak. Hitchens o tym dokładnie napisał, które zaczynały zasilać jej kasę, to wyraźnie to ją przerosło. To tak, znaczy to, w znikomym sposób pomagała biednym z tych pieniędzy. No bo przecież istnie, mamy do czynienia z. Mhm. Z naj, jednym, no, po Chinach, najludniejszym krajem świata, w którym mhm. bieda jest tolerowana, w którym mhm. bieda jest na ulicy. I wydawałoby się, że ona rzeczywiście y, zmaga się z tą biedą, chce pomagać tym ludziom. I to zadziałało po różnych y, programach BBC i innych o tym A. też piszemy. Nagle ludzie dobrej woli. Czasem miliarderzy zaczęli rzeczywiście przekazywać miliony. Czasem też przestępcy, którzy liczyli na jej protekcję w sądach amerykańskich. Często właśnie <grym> było to połączone tak. z tym, ja. że dawali te czeki milionowe A. w świetle fleszy. No i potem ktoś, kto matkę Teresę wspomaga, przecież nie może być złym człowiekiem. <grym> I się okazywało, że właśnie był <grym> przestępcą <grym> albo był pedofilem, jak A. w wypadku jednego jezuity zresztą. Kogo broniła? E, więc mhm. o co chodzi, że, że y, mnie się wydaje, że, że ten mit Matki Teresy posłużył nam jako swoisty papierek lakmusowy, dzięki któremu zobaczyliśmy, jak Kościół funkcjonuje. Mhm. To znaczy, że funkcjonuje w sposób y, niezwykle sprawny y, marketingowo i jednocześnie unieważnia głosy tych wszystkich, którzy patrzą mu na ręce. Mhm. że jak śmiesz walczyć z kościołem jak śmiesz walczyć ze świętą matką Teresą a to jest bardzo niebezpieczne bo to jest właśnie to o czym piszemy to jest to mhm. m, przekazywanie tych datków nie na, dla biedy, nie tylko dla biednych tylko do banku watykańskiego tak, tak. to jest wykorzystywanie każdej okazji żeby propagować tą nieludzką etykę rygorystyczną Jana Pawła II czy Karola Wojtyła wypracowaną po z Wandą Pułtawską. To jest właśnie ten zakaz. Już nie mówię o aborcji, ale to jest zakaz środków antykoncepcyjnych. To jest jakieś poważne, odpowiedzialne podejście do seksualności. Matka Teresa sprawiła, że ten rodzaj takiej właśnie rygorystycznej moralności stał się no. Czymś, do czego należy dążyć, do czego należy, mhm. czego należy pragnąć. A to, ile cierpień, ile ofiar to, to za sobą niesie, to, to jest mhm. temat tabu. Tego nie wolno ruszać. Mhm. I dlatego ta niechęć matki Teresy do tego, że jak tam ofiary zaczęły się zgłaszać właśnie do tego jej, mhm. oskarżając jej kierownika duchowego, tego jezuita, o którym piszemy. Który kosztował jezuitów miliony potem odszkodowań, life, tak. że, że po co o tym mówić, że mhm. przecież to są brudy, jak u nas znamy. Za Taka, tak, ta, taka dulszczyzna, dulszczyzna z jednej tak. strony Gabrieli za ale też mhm. Rydzy, który jest mhm. doskonałym przykładem właśnie tej hipokryzji, że no, a któż nie ma pokus, mhm. ale dlaczego zaraz o tym publicznie mówić? Mhm. Więc ja myślę, że. że Rozumiem ten, to oburzenie tych konserwatywnych katolików świeckich, już nie mówię o, mm -hmm. o klerze i zakonnicach, ale trzeba o tym mówić, żeby demaskować to, żeby mm -hmm. nie y, sprawiać, że ofiary właśnie takich. Y, pseudo-świętości, mhm. żeby one nie miały głosu. Trzeba ofiarom dać głos. Mhm. A chciałem się Ciebie również spytać też, bo my zachęcamy, mam dość ważny wywiad, wydaje mi się, który przeprowadziliśmy dla Newsweeka z fanem, jeden z najbardziej znanych teologów współcześnie, który, który żyje i wykłada w Stanach Zjednoczonych. I on, pytany przez nas o perspektywy Kościoła, no mówi o tym, że no raczej nie ma wątpliwości co do tego, bo rozmawiamy o kobietach, żeby do no kościół dążył przynajmniej do kapłaństwa kobiet. Czy ty sobie wyobrażasz w najbliższym czasie taką sytuację, gdzie kobiety rzeczywiście zostaną no w konsekwencji dopuszczenia ich do kapłaństwa, bo wydaje się, że nie ma innej drogi dla Kościoła? Autentycznymi liderkami tego kościoła? Czy to nie będzie pewien koniec kościoła, jakiego znamy? No, przede wszystkim dzięki dość długim studiom teologicznym wiem, że nie ma żadnych dogmatycznych przeciwwskazań wobec kapłaństwa kobiet. To jest tak, jak niektórzy mówią, no a Pan Jezus przecież tylko wybrał apostołów. No to konsekwentnie, jak jeden z niemieckich teologów i filozofów, Religii, powiedział Hans Joas, no to Pan Jezus wybrał y, tylko rybaków i tylko Żydów. Hmm. To znaczy co? Tylko rybacy i tylko Żydzi mogą być kapłanami, tak? Czy, hmm. czy y, apostołami? No więc y, to jest po prostu taki argument bardzo y, y, nietrafiony. Rozwój cywilizacyjny sprawia, że kobiety, które były pozbawione w patriarchalnych społeczeństwach ról społecznych, te role przejęły. Są liderkami, są prezydentkami, są ministerkami itd., itd. Więc wszystkie wyznania chrześcijańskie, czytając ten sam Nowy Testament, co katolicy i prawosławni, nie widzą przeszkód, żeby kobiety były pastorkami, biskupkami, liderami lokalnych wspólnot. Mhm. Więc dlaczego Kościół katolicki i kościoły prawosławne upierają się, że to yy, yy, szacunek dla tradycji uniemożliwia święcenia kapłańskie kobiet? Myślę, że jest to możliwe tylko w, spo w społeczeństwach autorytarnych, gdzie nie ma debaty otwartej. Peter Fan, mhm. o którym mówisz, jest właśnie takim otwartym teologiem, który od lat obserwuje, co się w świecie dzieje. Jest rzeczywiście jednym z najbardziej czytanych, podziwianych teologów amerykańskich, pochodzenia azjatyckiego, wietnamskiego, ale dzięki temu, że jest otwarty na to, co się dzieje, mówi, że. Ależ oczywiście, że. Kapłaństwo kobiet jest y, czymś oczywistym. Mhm. Y, nie szukajmy tak daleko do Stanów Zjednoczonych. Mamy w Niemczech Benedyktyna Grina, który jest bardzo popularnym również w Polsce pisarzem ascetycznym i jest y, człowiekiem, który ogląda świat y, z takiej życzliwej perspektywy i mówi, nie ma żadnych przeszkód, żeby kobiety otrzymywały y, y, święcenia. Droga synodalna w Niemczech, Ta. która nas tak bardzo ciekawi, której też poświęcamy czas, mhm. dokładnie to samo mówi. Nie y, zrywamy z Rzymem, jakim niektórzy zarzucają również w Polsce, nasz y, przewodniczący episkopatu Polski Gondecki Gą i inni konserwatyści mówią, że Niemcy chcą robić właśnie kolejną schizmę po Lutrze. Otóż Niemcy, są właśnie y, ci biskupi Benz i inni, mówią: Nie, my po prostu czytamy znaki czasów, my jesteśmy mhm. wierni. Papieżowi Janowi XXIII, który otwierając y, o, y, sobór watykański II, zachęca nas do tego, żeby dokładnie obserwować <laughs> się to, co się wokół nas dzieje, a Dzieje się właśnie to, że kobiety odzyskują podmiotowość i powinny odgrywać taką samą rolę jak mężczyźni, a może nawet większą, bo tam mhm. gdzie jest parytet, gdzie, jest, gdzie kobiety rządzą, wiemy, że jest lepiej mhm. niż tam, gdzie są mężczyźni. No miejmy nadzieję, że tego doczekamy, że doczekamy takiego czasu. Może w miejsce y, arcybiskupa Gondeckiego y, będzie jakaś arcybiskupka. Elżbieta Adam, jak na przykład. Na przykład. Ona jest Elżbieta... w Niemczech, więc bezpiecznie <laughs> możemy jej proponować taką funkcję. Ja myślę, że, 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 że Gondecki sobie tego nie wyobraża. No tak, rzeczywiście jest to tak mocno zaprogramowane i jest tak wdrukowane, w naszą świadomość, ale, ale czekam na to, bo historia pokazuje, że kobiety potrafiły ubogacić życie społeczne jako polityczki, chociażby, tak? jako przedstawicielki wymiaru sprawiedliwości i naprawdę nie ma po prostu żadnego sensu i żadnych argumentów, żeby się temu dalej przeciwstawiać jeżeli chce się tę instytucję uzdrowić. To jest wysłuchanie, nazywam się Artur Nowak i bardzo serdecznie Was zapraszam do lektury tej książki. Więcej informacji na temat programów, też naszych spotkań autorskich na moim profilu instagramowym Arturo Nowako, na Facebooku. Serdecznie Was zapraszam. Za tydzień kolejny odcinek mojej rozmowy z profesorem Stanisławem Obirkiem. Ten program Oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik-sekielski. Zostań naszym patronem.